Cześć, witam Was w moim kolejnym odcinku o mikrokontrolerach PIK. Dzisiaj przerwania, ciąg dalszy. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o przerwaniu takim stałym, zewnętrznym. Tutaj w tym mikrokontrolerze, który widzicie, też takie przerwanie istnieje, ale to już nie jest PIK 12 z serii 12, tylko to jest PIK z serii 16 i to jest konkretnie, jak widzicie na ekranie, PIK 16F. 18-27 z tą końcówką tutaj niedużo się one różnią jak zwykle zaglądamy do datasheet bo to jest podstawowe nasze źródło informacji mam 18 nóżkowy a może występować w wersji 20 i 28 pinowej no jedziemy na dół tak jak zawsze o tutaj jakieś parametry oczywiście możemy się dużo o tym dowiedzieć ale to już wiecie z moich poprzednich filmów co tutaj się czyta na co zwrócić, zwrócić uwagę no to lecimy dalej Jakie wersje, oczywiście, o tak. Natomiast my mamy ten konkretny egzemplarz. Nasz pik to jest w tej obudowie 18-pinowej, jak wspominałem. On ma dwie pary 8-bitowych. Wyjść i wejść ma wyjścia RA zaczynające się od RA0 aż do RA7, czyli 8 sztuk. No i oczywiście RB zaczynające się od RB0 do RB7, czyli też 8 sztuk. Dlaczego przeszedłem na ten wyższy model? Dlatego, że będziemy używać więcej wyjść, będzie nam to potrzebne do zasilenia. Do, znaczy do sterowania, nie zasilania w zasadzie, a może jedno i drugie będzie potrzebny do sterowania wyświetlaczem siedmiosegmentowym, a to się bardzo fajnie sprawdza przy takich troszeczkę większych pikach, przy tych małych jakoś by się udało jeden wyświetlacz siedmiosegmentowy upchnąć, przy tym 12, 12F z ośmioma nóżkami, z ośmioma pinami, ale my przechodzimy dalej, żeby się więcej uczyć, no i jedźmy niżej, bo z tej tabelki, znaczy inaczej z tego rysunku nie wynika gdzie mamy to wyjście, we, przepraszam przerwanie zewnętrzne podać i nie wynika też nic więcej, nic, no może oprócz tego, że na RA5 jest wejście sterujące MCLR i zasilania, no to zawsze wiadomo, no ale nawet nie wiemy gdzie podłączyć nasz, nasz Piki 3, który widzicie tutaj leży przecież jak zwykle i nim programujemy. Aha, ale nie powiedziałem jednego. Zobaczcie, dioda mruga, ale to nie jest mruganie wywołane przez opóźnienie delay programowo, tylko jest mruganie wywołane przez um, timer, przez przerwanie timera w zasadzie i to jest ciekawe. No jedźmy dalej na razie jeszcze w datasheet musimy znaleźć miejsce właśnie to, czyli pin sumary, gdzie są opisane wszystkie piny. Żeby udowodnić, że na pinie właśnie tu przez, ten, przez tą białą zworkę na pinie RB0 jest nasze przerwanie zewnętrzne. No to wystarczy spojrzeć tu RB0 dla 18-pinowego procesorka. Mamy wejście szóste, liczone od jedynki, oczywiście, i tu mamy int. A, ten int o. I tak właśnie posługujemy się datasheet. Czym dalej brniecie w te filmy, tym bardziej już wiecie i znacie, jak szyfrowywać na przykład wejścia AN, co to są. Na razie nie ruszaliśmy jeszcze innych rzeczy, ale to na pewno wszystko przyjdzie czas. Dobrze, skoczmy do timera. Timer znajdziemy sobie gdzieś tutaj w opisie, gdzie on jest. O tu, 21 timer, klikam i już jesteśmy. Czy tutaj wytłumaczyć wam? Jeżeli chcecie, przeczytajcie sobie to, co tutaj jest napisane. Nie będę teraz się rozwodził, każdy do datasheet ma dostęp. Jak mówiłem w poprzednich filmach, nie opowiadam, co te schematy blokowe ze sobą niosą. Bo to jest nawet niepotrzebne na razie. Może później, jak już będziecie inżynierami programowania mikrokontrolerów z jakiejkolwiek firmy, to wtedy będziecie rozkminiać te wielkie, ładne rysuneczki. Natomiast my przejdźmy, poszukam coś, co nas naprawdę zainteresuje, bo to jest od tego warto zacząć, mimo to, że jest ta tabelka na końcu. Jeszcze, 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 jeszcze. O, zobaczcie tutaj. Summary of registers associated with timer 1 Chodzi o to, że w, tym ładnym, w tej ładnej tabeli wypisane są wszystkie to są rejestry. A jak pamiętacie, rejestry to są takie miejsca, takie, które posiadają bity, miejsca w pamięci, które posiadają bity, a te bity można nazwać takimi w przenośni, małymi włącznikami i wyłącznikami opcji. A ponieważ te wszystkie rejestry są tu zgromadzone, to wiemy, żeby sterować timerem 1, timerem 1, to trzeba jakieś rzeczy poustawiać w tych, oczywiście nie wszystkie, czasami są potrzebne, czasami nie, ale no, trzeba się tym posługiwać, a tu jeszcze z tej tabelki mamy fajne odnośniki, bo możemy sobie do poszczególnych tabeli rejestru i tłumaczeń tego. My będziemy na pewno używać. Zauważcie, intcon to już jest wiadomo, znacie z poprzedniego filmu, że GIE, czyli włączenie przerwań globalnych, jak najbardziej będzie potrzebne. Tutaj jest też peripheral enable interrupt, czyli będziemy też włączać przerwania peryferii, bo właśnie takim peryferią, taką, taką peryferią, czy takim peryferium, może w ten sposób w naszym mikroukładzie jest timer 1. Do i będziemy używać tego, żeby uruchomić przerwania. Tu później mamy następne rejestry, które będą potrzebne, bo chociażby tutaj już mamy samo TMR1 Interrupt Enable, czyli włączenie tego TMR1. Tu mamy, tak jak poprzednio pamiętacie, było int flag, czyli flaga, yy, tłumaczyłem co to jest, to tutaj też ta flaga jest ustawiana w tym rejestrze, więc będzie nam potrzebne. No port B to jest standardowo, ponieważ sterowanie. Tu są dwa ciekawe rejestry, bo te rejestry przechowują wartość tego timera. No i teraz, właśnie, trzeba powiedzieć, co to jest w ogóle ten timer. Timer jest 16-bitowy i jak się dowiedzieć, ile można zapisać w 16 bitach dziesięt... liczbę dziesiętną? Jaką liczbę dziesiętną? 16-bit. No i teraz możemy tak: 2 razy 2 to już mamy 2 bity.

W takim ciągu od bit 0 do bit 7 możemy zapisać jak widać 256 taką liczbę dziesiętną. Więc y, można by pomyśleć że no dobra ale przecież jeżeli tak jest że my sobie o tu jest te dwa o te dwa rejestry ten i ten ucieka mi ten kalkulator. Jeżeli tak no to to y, jeden rejestr tmr1h plus drugi tmr1l ten plus ten daje raptem 512, a my mamy liczbę 65 tysięcy, damy jakimiś innymi wartościami. No a to dlatego, że oczywiście to jest do zapisu, więc my traktujemy ten rejestr jako jeden rejestr 16-bitowy, który składa się jakby sklejony z dwóch rejestrów. H oznacza, że to są. Tucha oznacza, że to są bity high, czyli wysokie, wysokiego poziomu, czy też bardziej znaczące, o tak trzeba to tłumaczyć. A L oznacza, że są bity low, czyli po prawej stronie, czyli mniej znaczące. Więc tak naprawdę zapis powinien wyglądać tak. Tak się powinien w cudzysłowie oczywiście nazywać ten rejestr połączony. A jego wartość powinna wynosić, jeżeli przełożymy to na jedynki: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 1, 2, 3, na 15, 16 na na jedynek. Tak powinien wyglądać w całości, ale on jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak jak mówiłem, z dwóch złożony, ale są takie operacje arytmetyczne, które pozwalają nam e, operować na tych bitach w języku C i traktować tą liczbę połączonych bitów jako jedną. I tutaj jest 2 do potęgi 15 wtedy, a tu jest 2 do potęgi zerowej, dlatego jest 16 bitów. No i wtedy traktujemy to jako liczbę 16-bitową w mikrokontrolerze 8-bitowym. TRIS B, znacie, to jest rejestr kierunku, żeby zrobić coś wyjściem lub wejściem cyfrowym. T1 kon to oczywiście, na przykład tutaj włączamy sobie, to jest też oczywiście konfigurator timera 1. Timer 1, ach, timer 1 on i na przykład skoczmy sobie do tego. 185 i już widzimy ładnie wyjaśnione, że TMR1 ON to oznacza Enable Timer 1, Stop Timer 1, więc możemy go włączyć lub wyłączyć. Wrócę. Skończmy sobie do Intcona znowu. Wiemy, że GIE to jest Global Interrupt Enable Bit, włączamy wszystkie, to było wyjaśnione już w poprzednim. Tutaj mamy TPIE, czyli Peripheral Interrupt Enable Bit, znowu tutaj włączamy lub włączamy. No, i tam inne jeszcze ustawienia. Dobra, przechodzimy do programu, bo przecież. E, a może nie? Przejdźmy najpierw na stół i pokażę Wam, jak to działa najpierw, a później będziemy tłumaczyć. Czyli mruga sobie tutaj dioda, ona jest wywoływana przez przerwanie tajmera 1, i to jest bardzo ciekawe. I teraz sobie tutaj pykam, i załącza się na chwilę druga dioda, ale zauważcie, co się dzieje z pierwszą diodą. Ta druga dioda jakby zabiera ym, mruganie tej pierwszej diody, i to, nie, to będzie trudne do wyeliminowania przy takim sterowaniu jak teraz. A jest jeszcze jedna kwestia. Raz sobie mruga to. O, widzicie, a teraz troszeczkę dłużej to trwało, czyli jak była pewna pauza na tej dzielonej diodzie i dopiero się zapaliła za chwilę, i później dalej kontynuuje się mruganie tej cyk od razu, od razu, yy. od razu, od razu, od razu. Teraz troszeczkę dłużej było. No nie mogę się wszczeić, ale <laughs> za dobrze to wychodzi. Dobra, tłumaczę Wam o co chodzi. Zobaczcie, tutaj mamy to stare, ten stary program na PIC12F1572 i mamy tu tę y, funkcję obsługującą przerwania, co rozpoznajemy oczywiście przez ten y, przedrostek interrupt. Funkcja nazywa się przerwania, to wiadomo, to można zmienić, w każdy może sobie nazwać ją jak chce. No i tutaj mamy warunek rozpoznania, czy flaga, INT F została ustawiona i czy zostało przerwanie wywołane, później był tam jakiś licznik, to jest mniejsza z tym. No i zerujemy flagę INT F. Dalej tu sobie program działał, zapalał nam diody. Tutaj jeszcze były deleje, bo te deleje wprowadzały nam pewne opóźnienia. no W naszym programie drugim też będą opóźnienia, ale sama zasada zapalnia diody, na przykład tej blue, w naszym przypadku akurat to jest green no to ona wynikała z tego, że ją postawiamy jako jedynkę, czyli zapalamy, czekamy 250 milisekund, gasimy i to było mruganie tej jakby teraz można przyrównać czerwonej diody. A w momencie, kiedy przerwanie się uskuteczniało, no to licznik dostawał tą wartość 8, tak jak tu było napisane. Program rozpoznał, że to było przerwanie zewnętrzne, bo int pamiętacie? W kółko to magluje, ale żeby to weszło do głowy. No i... Yy, tutaj wchodziło w warunek if, że licznik jest większy od zera, więc jakiś czas sobie tutaj to pracowało i dioda się przez pewien czas świeciła, dokładnie 8 razy 250 czy 8 razy 500 milisekund jakiś tam dłuższy czas i później zaczynała z powrotem sobie gasnąć, a teraz robimy to w taki sposób, że zobaczcie funkcję przerwanie oczywiście zostawiłem ten kawałek i on jest na diodzie zielonej Tutaj mamy tylko zrobione jako wyzwalacz 1, to jest troszeczkę inaczej te zmienne. Zobaczcie, u góry ona się zapaliła ta zmienna, jako Unsigned Char, czyli jednobajtowa zmienna, taka po prostu nam jest potrzebna, żeby jedyneczkę zapisać, to jest wszystko, Ale to przerwanie intcon bits, int zostawiłem, ale wprowadziłem jeszcze drugie rozpoznanie przerwania, konkretnie tego TMR1 Interrupt F, czyli flag. Jeżeli ta flaga jest ustawiona, to w tym momencie wyzwalacz red, czyli czerwony, ustawia się na jedynkę i tutaj poniżej w funkcji main w pętli, wyzwalacz red równa się 1, więc zapala się dioda red na 500 milisekund, rezerwujemy wyzwalacz red, żeby dioda nam zgasła, następuje następne przerwanie, znowu się wyzwala zapalenie diody na czerwono i znowu led na 0 i w kółko i w kółko i w kółko i, w kółko, i w wciąż, i właśnie dlatego tak pięknie nam tutaj to wszystko mruga. I co się dzieje z zieloną diodą? I teraz jak właśnie rzecz była taka, że tłumaczyłem w poprzednim filmie, że można dać tylko jedną funkcję przerwań, więcej się nie da, bo wywalał nam się będzie kompilator w ogóle, ale flagi, które są, czyli bity w rejestrze tu akurat pir 1, a tutaj akurat intcon to trzeba doczytać w datasheet, to nie są trudne rzeczy, szukacie flag, szukacie przerwanie, czyli uninterrupt i znajdujecie sobie odpowiednie ustawienia rejestrów i bitów. No i jeżeli sobie tutaj przerwanie następuje, czyli ta flaga się ustawia, to wytłumaczyłem już, że czerwona dioda sobie zapala się i mruga. A jeżeli tutaj mamy naciśnięcie guzika, bo to jest przecież przerwanie zewnętrzne na guziku, no to co się dzieje, to co pokazywałem. Czyli w momencie, kiedy naciskam guzik, zabiera się to przerwanie, czyli ta obsługa funkcji przerwania, zabiera nam przerwanie z poprzedniego stajmera z i wrzuca nam na chwilę na obsługę przerwania, czyli wyzwalacz 2, a nie, wyzwalacz green, wrzuca nam tutaj na chwilę do naszej pętli. No i oczywiście tu się zadziało to: wyzwalacz green równa się 1. Yy, jest przez nasz, y, naszą funkcję obsługi przerwania po wciśnięciu guzika i wywołaniu przerwania zewnętrznego ustawiony o tu wyzwalacz green równa się 1 zapalamy diodę na 500 milisekund po czym wyzwalacz green zerujemy bo gdybym tego nie zrobił to, to ta pętla by cały czas sobie ten warunek byłby cały czas włączony y, musimy tak zrobić a też jednocześnie pamiętajcie że zawsze należy wyzerować flagi bo, gdybyśmy nie wyzerowali flagi, to znowu tutaj byłby spełniony warunek, bo cały czas byłaby jedynka i to przerwanie byłoby cały czas aktywne i nie wiadomo byłoby, co się dzieje. Bo czasami by się chciało wywołać to przerwanie, a czasami by się wywoływało to przerwanie. Naprawdę wielka katastrofa. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Aha, sam timer. No, trzeba teraz go wyjaśnić. Już trochę powiedziałem na temat, że ma 16 bitów, tam wynik się zapisuje do 65 tysięcy. To będzie później nam potrzebne i ważne dosyć, ale to w następnym filmie albo jeszcze dalej. Natomiast e, timer to jest takie coś, co taki zegar po prostu, który się obraca. No każdy zegar, na przykład taki, jaki tu widzicie, z darmową dostawą. Tak, akurat na szybko skopiowałem z netu i to było pewnie z jakiegoś sklepu, więc już nie chciałem wymazywać tego. W każdym razie. Tak jak tu widzicie, no po przejściu przez całą tarczę zeruje się, można powiedzieć, bo oczywiście mała wskazówka będzie wskazywała następne. Y, punkty, my to sobie możemy zanotować na przykład y, jako następne, czyli w jakiejś zmiennej będziemy sobie dodawać po każdym przepełnieniu się zegara, czyli przekręceniu się małej, dużej wskazówki albo najpierw, najpierw sekundnik sobie cyka, cyka, cyka cyka, cyka, przepełnia się i minęła minuta, prawda, więc bęk przeskakuje wskazówka duża na minutę czeka, mała wskazówka no kurde, co ja Wam tłumaczę, no chociaż może teraz trzeba wytłumaczyć, no bo przecież zegarki są cyfrowe w większości, ale wiecie o co mi chodzi więc tak samo jest z takim timerem, który tutaj ustawiamy w mikrokontrolerze. On po prostu może zapisać, pamiętajcie, ja tutaj sobie po prostu napiszę 65 tysięcy, nie wiem, tam bo 300 coś. Kurde, ta liczba jest warta zapamiętania, policzmy to jeszcze raz. 65536. to jest taka liczba, czyli to jest 16 bitów dziesięć, nie licząc. No i właśnie, jeżeli taka liczba się ustawi na naszym timerze, to timer zrobi się na 0 z powrotem. I później znowu jedzie do 6, 5, 5, 3, 6 i później 0. I tu w tym momencie zera, jak ustawiliśmy sobie wszystko dobrze w naszym programie, to powstaje ta flaga, ustawia się na jedynkę. I w tym momencie właśnie mikrokontroler generuje przerwanie. Funkcja rozpoznaje to, że to było przerwanie. Ustawia się flaga na 1 tego przerwania i wyzwalacz red równa się 1. Później my tu szybko musimy wyzerować flagę, wiecie już dlaczego. Ale jak wyzwalacz red równa się 1, wszystko wraca do normy po tym momencie i tu wyzwalacz red sprawdza, czy równa jest 1. Zapala się dioda czerwona. 500 milisekund, zerujemy. Czeka się znowu jakiś czas, żeby osiągnąć Timer osiągnął liczbę 65536, po czym następuje 0, po czym w tym samym czasie, prawie, tak można powiedzieć, znowu przerwanie generowane, flaga ustawiona, bang 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 i w kółko zobaczcie, cały czas sobie to wszystko dziubdzia i my możemy wyzwolić sobie przerwanie zielone, czyli przerwanie zewnętrzne, które zakłóca działanie przerwania timera. No dobrze, jak to jest wszystko zrobione? Tu, wiadomo, ustawiliśmy sobie trisy, czyli tris A0 i tris A1, czyli tą diodę czerwoną i zieloną na wyjściach A0 i A1 jako wyjścia, bo diody są tris bits, tris b4. No to akurat nie jest b4, bo jest pomyłka. B0 równa się 1, bo jak jest 0 to są wyjścia, jak jest 1 to jest wejście. Zrobiliśmy sobie wejście tutaj na tym pinie, żeby móc podłączyć przycisk. Dalej mamy opcję Rect Bits NWPN. Pamiętacie co to jest? Potrzebne aby włączyć pull-upy, pociągnięcie do plus. W tym mikrokontrolerze, można wyczytać to sobie dalej w datasheet, nie trzeba już podciągać pojedynczych bitów, pojedynczych pinów przepraszam i wyjść tutaj na mikrokontrolerze dodatkową, tak jak tu było. Zobaczcie, o tu, 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 tu. o tu jest int, con, int nie, to źle, nie tu, o tu. Tu jest NWPN, czyli włączone wszystko, a tu jest jeszcze WPA bit i WPA na A2 było włączone. WPU na A2 było włączone podciągnięcie. Tego nie trzeba robić w tym mikrokontrolerze, ponieważ on w momencie, kiedy się włączy globalnie te wszystkie podciągnięcia, to tam gdzie mu to pozwala podciągnąć, czyli jest to wejście i nie jest żadnym innym obciążone na przykład zegarem czy czymś takim, nie jest skonfigurowane, to on sam podciąga to od razu do plusa. Dobrze, tutaj jest ciekawa. Konfiguracja oscylatora oscon bits i rcf. Oczywiście rejestr oscon, bity i rcf, tych bitów jest 4 aż od 0 do 3. Tutaj macie to rozpisane. To jest wyciąg, to co tu jest skopiowane to jest wyciąg z detashit. I my ustawiliśmy sobie 0.1.1.1, bo takie jest zresztą nominalne ustawienie w momencie kiedy zresetuje się kont kontroler to on będzie miał 500 kHz, a w związku z tym Xtal Frequency ustawione jest też na 500 kHz, żeby mniej więcej te milisekundy, które tu są, skacze nieźle, nie? które są tutaj na delay ms żeby to było praktycznie 500 milisekund. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli ja przestawię, bo ona sobie mruga, tak jak widzicie, przypatrzcie się jeszcze chwilę, mniej więcej co pół sekundy, a ja tu sobie dorzucę 10, czyli tak sfałszuję trochę, nie będzie to odpowiadało zegarowi rzeczywistemu to XTAL frekwencji skompilujemy to no i spójrzcie dioda trzyma mroganie dłużej jest krótka przerwa, dlaczego tak? ponieważ mikrokontroler kręci się cały czas tą samą prędkością bo nie zmieniłem przecież częstotliwości jest nadal 500 kHz natomiast zmieniłem ustawienie XTAL i mikrokontroler teraz czuje, że powinno być 1 MHz więc próbuje wydłużyć ten czas Natomiast przerwanie wyłącza i włącza diodę w tym samym czasie, kiedy było poprzednio, bo przerwanie nie jest zależne od tej, od tej stałej XTAL. Ona jest właśnie, to też jest ciekawe, bo nie wiem, czy wcześniej kiedykolwiek, kiedykolwiek było to wytłumaczone, ale właśnie ona musi tu odpowiadać. A właśnie, no, jeżeli musi odpowiadać, no to co? Zwiększmy w takim razie częstotliwość działania procesora. Według tej ramki, 1 MHz ustawienie robi nam. 1 i tu 0, tak? 1 MHz 1011, dobrze. No to co? Kompilacja i zobaczymy. Powinno wrócić do poprzedniego stanu, a procesor powinien chodzić już z prędkością 1 MHz. Niestety wcale tak nie jest. Coś tutaj się zmieniło. Nie jest tak równo jak było poprzednio. No, trzeba byłoby nad tym trochę popracować. Może gdzieś popełniłem błąd w przepisywaniu, a może chodzi o to, że mieliśmy tutaj domyślnie na MF, czyli Middle Frequency, a teraz powinniśmy przejść ustawienia na High Frequency. Nie doczytałem tego do końca. W tej chwili nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć. No dobrze, ale widać, że sterowanie częstotliwością to było właśnie też jednym z moich zamiarów, żeby to pokazać. Że sterowanie częstotliwością procesora, tak jak tutaj mieliśmy, wpływa na wykonanie i prędkość wykonania obiegu pętli timera. Czyli to jest ważne, żeby odpowiednio ustawić kontroler w momencie, kiedy byśmy. No, tymi, tymi właśnie o tutaj parametrami. Możecie sobie sami potrenować. Ten kod oczywiście będzie wystawiony na mojej stronie, więc warto sobie samemu potrenować i pozmieniać te parametry, zobaczyć co tutaj się dzieje, doczytać sobie coś. Yy, zmienię tak, jak było, żebyśmy mieli wszystko pod kontrolą. No i zobaczcie, wróciło wszystko tak, jak było poprzednio, na samym początku. A tutaj wytłumaczmy teraz, co to jest prescaler. Prescaler jest tutaj, um, taki możliwość, ma możliwość obniżenia czystotliwości, którą y, później wszystkie efekty na zewnątrz y, się pokazują. Co to znaczy, że y, na zewnątrz, jakby regulacją pracy mikrokontrolera, ale na peryferiach, bo kontroler cały czas będzie pracował z czystotliwością zadaną w tym miejscu, tak jak jest tutaj, natomiast możemy spowolnić go nawet o 8 razy, czyli jak 1 do 8. Ja spowolnię go na razie jak 1 do 2, żeby zobaczyć efekt, natomiast 1 do 8, żebyśmy nie musieli zbyt długo czekać. więc Wystarczy tutaj w preskalerze wrzucić jedynkę na końcu. No i oczywiście tłumaczymy, że to jest T1 konbit, bo to jest preskaler timera. Oczywiście tylko w tym przypadku, ale preskalery też można do innych rzeczy stosować. One mają swoje oczywiście odpowiednie konfiguracje przy pomocy rejestrów odpowiednich i bitów. Tutaj mamy. W rejestrze timera 1 taki bit T1CKPS, czyli ta 1 clock, T, timer 1 clock yy, prescaler. Pre no i ustawiamy tutaj go na 1 do 2. Kompiluję. Nie wiem, wydaje mi się, że nieznacznie się zmieniło lub nic. To pójdźmy dalej jak 1 do 4. Bo teraz ewidentnie widać, że opóźnienie jest, błysk jest krótki, ale opóźnienie jest dosyć długie. Czyli wywołanie przerwania przez timer trwa odpowiednio dłużej. Jakbym zrobił 1 do 8, nie bójmy się tej wartości. No i teraz to już naprawdę jest nieźle. Krótkie błyśnięcie i musimy czekać długo na ponowne błyśnięcie. Więc timer chodzi już powoli. I widzicie, że to daje efekt. Po co te wszystkie ustawienia są? No po to, żeby odpowiednio dobrać timer do innych działań, czyli jakichś tam powiedzmy włączników, wyłączników, a może i zegara, który będziemy powoli tworzyć. Przypominam, że będę do tych nóżek podłączał tutaj wyświetlacz siedmiosegmentowy. Jakoś to wszystko zmieścimy i upchniemy, albo zmienię płytkę na większą. Czy dzisiaj wyczerpaliśmy temat? Wydaje mi się, że tak. Gdyby były jakieś pytania, to piszcie w komentarzach nie musicie używać oczywiście tego pika możecie sobie znaleźć w internecie i kupić dużo tańsze układy bo to jest też starszy model, który miałem w swoich zasobach ale pasuje mi akurat bo jest 18 nóżkowy i łatwo pokazać co się na nim dzieje natomiast myślę, że każdy jeden odpowiednio kupiony, czy odpowiednio teraz kupiony o podobnych parametrach, czyli 16 czy 20 nóżkowy, żeby miał tych przynajmniej 14-15 wyjść i wejść, będzie dobry Dobrze, to w następnym filmie postaram się tu włożyć wyświetlacz, jakieś cyfry, liczby już będziemy wyświetlać, które będą zależne od timera i postaram się też może, żebyśmy troszeczkę nauczyli się liczyć, z jaką częstotliwością to działa i żebyśmy mogli jakoś sobie wyliczyć tą częstotliwość zegara, który będzie nam przełączał co sekundę. Oczywiście można byłoby zrobić taki prosty zegar w bardzo prosty sposób, czyli E, zrobić tutaj tego delay'a, ustawić na sekundę, błyskać nim tą diodą, czy wyświetlać e, co sekundę jakieś liczby, albo co 60 sekund zmieniać e, minuty i później co 60 minut zmieniać. Godziny oczywiście, ale słuchajcie, delay to jest tylko makro, to nie jest zależne od dokładnie od zegara. Jeżeli tu będzie się pojawić jakiś rodzaj inny delay, albo będzie jakaś pętla for, nawet to wszystko trzeba policzyć, odjąć, i wtedy te czasy mogą być nierówne. A na przestrzeni jednego roku może się nam czas zegara zmienić nawet do 5-10 minut, dlatego byśmy nie chcieli, więc dużo lepszym sposobem jest działanie na timerach. Ten kod oczywiście przypominam, że wystawiam na mojej stronie elektronika w środę.pl Ale słuchajcie, a nie, to wszystko jest wytłumaczone Przecież tak samo się ustawiało rejestry i bity dla intF Jak się ustawia teraz do mr do tam, timer 1 I tu wszystko macie zrobione Więc dojdziecie do tego, w datasheet sobie przeczytacie To do następnego odcinku